Cześć, witajcie w nowym vlogu. Właśnie jest gorąco przed wyjściem. Wszyscy się krzątają. Króliki zamknięte. Tam gotowe krzesła u góry. Tu Marek gdzieś łazi, się krząta. Chyba coś tu jeszcze się... Boże, moje perfumy! Nie, ty mi dałaś czarnego. Co? Dałaś mi. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witajcie. I teraz patrzcie, oczywiście śmieci. Tu już wszystko gotowe. Kwiatuszki. Dla najlepszego nauczyciela, teczka na świadectwo i jedziemy, bo dzisiaj ważny dzień, zakończenie roku szkolnego. Najpiękniejszy dzień. Ważny, najpiękniejszy. Znaczy, że najpiękniejszy dzień w roku szkolnym. Wszystkim uczniom, którzy dzisiaj właśnie kończą rok szkolny, zaczynają wakacje, życzymy... Udanych wakacji. Udanych wakacji, bo ja tak chodzę, żeby... Żeby nie było widać. No i tutaj główna zainteresowana, jak tam? Fajnie. Zainteresowani wakacjami. To jest najlepsze uczucie, kiedy wiem, że już nie zobaczę szkoły przez 2 miesiące. Ale też będzie trochę smutku, bo nie zobaczysz swoich kolegów, koleżanek. No. Ja myślę, ale że oni przeżyją spokojnie, tak. To. A ten efekt, wiecie, że nie ma szkoły, to jest, ale udziubany jest ten obiekt chyba teraz. No dobrze, to twoja sprawa. Dobra. Także zbieramy się, idziemy. Jak wrócimy, to ja wracam do kuchni, bo robię na jutro torcik. Pewnie wam coś tutaj też pokażę i dobra, czas je... O, już jest ta godzina, dobra, to jedziemy, na razie. W kuchni się dzieje, coś tam skwierczy. Marek się izoluje. Się izoluje, słuchawki nałożył na uszy, wydaje, że go nie ma. Montuje filmik. I odlatuje. Odloty ma, arbuz jest. Ale nie dobry. I patrzcie, co tu jest. Po prostu tego nie cierpię na tym stole, panicznie. To jest zawsze. Nie, tego tu nie ma, Marzenko, zawsze. Dobra, to jest jak montujesz filmik, ale... Jeszcze cię pokażę. Ale kable, telefony, to... Komputer jeden, no, potem jeszcze mój... Komputerze montuję. Dobra, zmienimy temat. Róże piękne. Uwaga, muszę pilnować, bo mi się tutaj zaraz przyjara coś. Odsmażam dwa gołąbki. O, no chyba już za bardzo. Nie odsmażyłam. Nie, dobra, jest dobrze. To będzie jedzonko. Czekajcie, zmniejszę. Wszystko już się zjecie. Dobra, ale nieważne. Gołąbki od mojej mamy. Uwielbiam takie właśnie gołąbki odsmażane. Wiem, że Marek, Michasia i dużo innych osób lubi ich w sosie pomidorowym. Dobra, już mu nie przeszkadzam. Ja lubię w sosie, widzicie? Nie warto mu przeszkadzać, jak montuje, bo po prostu on gada odwrotność rzeczy, które są prawdziwe, czyli gada nieprawdę. A potem się zarzeka, że tak nie powiedział. To jeszcze jest dobre. Dobra, szybciutko tylko, bo muszę wracać do kuchni. Jestem i działam. Robię tort. Pokażę wam, co już mam do tortu. A jest to tak, biszkopt, który no już prawie jest wystudzony, ale jeszcze został, wiecie, po wyjęciu z piekarnika został rzucony z wysokości około 30 cm. No bo tak się robi, żeby był dobry. Tu jest taka podstawa do masy, którą przełożę sobie tort. To jest śmietanka 30 i michałki białe, biała czekolada rozpuszczone. Teraz się studzą, później powędrują na chwilę do lodówki. No i tutaj mamy przygotowane już maliny. Taka frużelina znowu malinowa. Dodana jest też galaretka malinowa, ale proporcje oczywiście są takie pół na pół, wiecie, pół galaretki, 60 ml wody i to wlewamy do tych naszych malin. No i powstaje nam taka frużelina, taka galaretka. Ona tu też musi się wystudzić. No i zaraz będę się zabierała później za te gołąbki, już wyłączę. No a tu będzie taka rolada szpinakowa z łososiem. Tutaj jest serek śmietankowo-chrzanowy, chrzanu dodałam, miałam zwykły serek, wymieszałam, posmarowałam tortillę. Teraz to będę zawijała w ruloniki i na noc do lodówki, a jutro pokroję na zimną płytę takie fajne plastereczki. Bardzo smaczne, polecam wam. Może jutro wam pokażę, jak to się prezentuje już po przekrojeniu. Dobra, to wracam do roboty. A dzisiaj wielkie przemeblowanie i porządki, takie dwa w jednym, ponieważ przychodzą goście na urodzinki Marzenki, jak już wiecie. No i trzeba było stół wysunąć, bo się wszyscy nie zmieszczą. Marzenka, dzień dobry. Stół trzeba było wysunąć na środek, przez co klatka królików musiała zostać przesunięta na chwilę obecną tu. Dziś jeszcze będzie robiona. Rupert nie za bardzo szczęśliwy.
bo jakoś to miejsce im, nie wiem, no kiedyś tu byli, jak wiecie, w tej części, no ale króliki ogólnie nie lubią takich zmian, nie podoba mi się. George jeszcze nie wie, bo jest w sypialni. Także teraz tu takie cuda się dzieje. Niespodzianka, ale wiecie co, muszę wam to pokazać. Po prostu czyszczę sobie szklanki na zimne napoje i nie wiem, co widać w kamerze. Po prostu zobaczcie, co zmywarka zrobiła z tym szkłem. Ono jest naturalnie trochę przedymione, ale to wygląda kiepsko. Bo jaki starty jest. No i po prostu, wiecie, to wygląda jak brudne, ale to jest czyste i ja po prostu nie jestem w stanie. I to tak szpytnie wygląda. Ja wam powiem, że zmywarka niszczy i nawet te talerze, to są porcelanowe talerze, niby do zmywarki, a też takie zacieki na tej stronie. O, tu, takie zdarte. No akurat tu, o. Nie wiem, czy to widać, ale są takie przewarnienia. Nie widać tego. No takie to są zmywarki, ale coś za coś. Coś za coś. Nie albo musisz myć ręcznie. No właśnie. A wiecie, robi swoje. Ja wychodzę z tego założenia, że ja nie żyję dla szklanki, tylko szklanka dla mnie. Ja nie będę szanował szklanki, żeby wiecie, teraz myć wody, wyrąbać po to, żeby mieć piękne szklanki. No wiadomo, te szklanki nie kosztowały majątek, więc. Ale co, Marek, mówisz? Taki układ nie odpowiada ci. Klatka tam. Nie, tam jest bardzo, tak się zrobiło, takie. Ten kwiatek bardzo ładnie tam pasuje, tylko teraz widzę, że na niego ta klima, bo on się założył. Ja go przesunę, on będzie przesunięty. I tam kwiatuszek monsterka ładnie wygląda w sumie, nie? Tak, tam jest no. Takie teraz, no ale wiecie co. Ale i zobaczcie, niby mamy stół, nie? I teraz mamy dylemat, bo tak, jak chcieliśmy ustawić go pod skosem, tak? No ale okazuje się, że jedna czy dwie osoby by, wiecie, wstali, walnęły. Jak dziadek sąsiad. W klosz, więc to jest niewygodne dla osoby, więc pod skosem nie. No tak znowu ciężko, bo klatka przeszkadza, żeby go tak przesunąć. No i klatka powędrowała tak, no i zobaczymy, czy zrobimy tak z tyłu, czy raczej tak chyba. Nie, chyba będzie wzdłuż, tak mi się daje. Wzdłuż, także zobaczycie pod koniec jeszcze. Po to, żeby ktoś mógł sobie potem przejść tam na kanapę. Bo jak dasz go w poprzek, to nie... I zobaczyć mecz siatkówki. Polska Australia, jest! Nie moja bajka. No także tu się dzieje, a słuchajcie, jeszcze odnośnie tego szanowania. Bardzo często pojawiają się komentarze, jak Marek coś gotuje, że na tej płycie, no ale... Że kroisz tu w ogóle. Że kroję na tej płycie. Słuchajcie, ja to mam przetestowane. Na starym mieszkaniu płyta już miała kilka ładnych parę lat, myśmy na niej robili wszystko. Od gotowania począwszy, do czego jest stworzona, poprzez robienie na nich różnych rzeczy i skończywszy na jedzeniu, no bo tam nie było stołu. I powiem wam, z tym się nic nie stało, bo z tym się nic nie może stać z racji tego, że to jest dosyć mocny materiał, odporny na ciepło. Dosyć. Zarysowania przez garnki też rysują, wiadomo, jak się uderzy, to pęknie, no to mamy tego świadomość, ale nikt tu kotletów nie tłuczy na tym. Także ona jest w ogóle w wyspie wbudowana, no i co, w tym układzie ta wyspa by praktycznie nie mogła służyć, bo tu jest kawałeczek, tam kawalątek, no i co, nie. Ta płyta też jest po to, żeby nam służyć, a nie my jej, to nie jest dekoracja, bo od razu mi się to coś kojarzy, słuchajcie, moja ciotka, która już zresztą nie ma jej na tym świecie, ona, słuchajcie, żyła dla przedmiotów. Kluczyk musiał być równo ułożony. Jak jechała gdzieś autem na zakupy z wujkiem, to ona pilnowała auta, żeby ktoś go nie zarysował, a wujek szedł na zakupy. Auto było zawsze zimą stawiane na tak zwanych klockach, żeby się opony nie niszczyły. I różne takie rzeczy. A Marzenka wyżarła chipsy i proszę. Nie, to jest coś, czego ja nie cierpię. Napiszcie mi w komentarzach. No bo Mareczek sobie... Nie Mareczek, to Marzenka jadła. No dobra, nie. Zjadał chipsy. No i okej, zjadał. I po prostu tak je włożył do szafki. Ja nie cierpię tego. Bo jak jest coś otwarte, to po prostu, widzicie, cyk, cyk. Ja mam ja taką... Ja tak zrobiłem. Ja mam... A teraz po co? Ale nie. To trzeba wziąć recepturkę, bzyk i jest recepturka. Prawda, Michasiu? Tata tak ułożył. Nie wiem. Tak, powiedz, że tata. No. Tak, Marek. Nie no i po prostu, bo wiesz czemu, Marek? Dlatego, że dzięki temu też troszeczkę świeżości, wiesz, zamykasz, masz, że tak racji. Powiem. I nie kruszy mi się. Jak też czasami źle złapiesz, po prostu przechyli ci się, wysypie. A, no to wtedy to jest kara, że nie i ja to muszę sprzątać potem, nie? No. Jak to sprząta, odkurzasz. Dobra, robimy dalej. A teraz mi się jeszcze jedna rzecz tak nasunęła na myśl, bo za chwilę ktoś napisze, bo nie szanujesz tych rzeczy. Ale zwróć uwagę na to, że producenci tak robią te wszystkie rzeczy i sprzęty, żeby one się w pewnym czasie same zepsuły, bez względu na to, czy wy je będziecie pieścić, w koce zawijać, czy po prostu będziecie z nich korzystać. Przykładem jest nasza pralka. Pół roku używania, zepsuta. Ale jak na razie wiem, mam informację, że w poniedziałek przychodzi pan wymienić wyświetlacz.
tak żeby pralka będzie działała. No ale to macie przykład na to, że te sprzęty i tak nie są dzisiaj produkowane na lata. One są produkowane na pewien okres i mają się zepsuć po to, żeby biznes mógł się dalej kręcić. No i mówiłam, że pokażę Wam, jak wygląda ta rolatka. Proszę, tak się prezentuje. Właśnie ją kroję, przygotowuję sobie zimną płytę. Serki, jeszcze tu dołożę ser żółty i to roladę jeszcze pokroję. Łosoś, mówiłam Wam, widzieliście. No i naprawdę pyszna, bo spróbowałam. No a tu już mam zimną płytę wędlinową, że tak powiem. Schabę z kiełbaską, szynka, druga wędzona, ta surowa, kiełbaska polska. Tu mam jeszcze takie, kabanoski. Także to. A jeszcze później sobie pokroję moją terinę, ale tam mam ją na dole, tu jest sałatka gros. Oczywiście ogóreczki małosolne, stoją obok, ale spoko, nic nie przejdzie, bo jest szczelnie zamknięte. A tu gdzieś za tym, no właśnie, zaparowanym pojemnikiem kryje się tort, ale to tort ozdobi Michasia. Także to będzie taka niespodzianka dla mnie. No a ja kończę i szybko folię i do lodówki z tym, także to już mam później tylko, no, serwuję na stół i mam gotowe. Także polecam Wam serdecznie na zimną płytę, taka tortilla zawijana, super. Stół prawie gotowy. Jak prawie? No gotowy. Nie, no jeszcze nie ma ciacha, tortu, arbuza, arbuz się chłodzi w lodówce. Także, o i najważniejsze, robi się lemoniada teraz. Słuchajcie, ja sprawdzam, na dworze 27 stopni, więc nie jest tak źle, ale to w mega cieniu tu jest. Ale jest duchota taka. Taki ja szczerze powiem, bo dopiero wybieram się na podwórze, na zewnątrz, także byłam na balkonie i jest kiepsko. Myśmy byli z Miaśką teraz w sklepie w Biedrze. Jak wyjdziecie, to od razu taki szczał, nie? Nie lubię takiej pogody, nie lubię tej duchoty. A nie narzekać już, ludzie. Jak pachnie, będzie cytrynka. Ja, słuchajcie, jak się słucha ludzi, to żadna pogoda nie zabra. Zimą nie cierpią zimy, bo jest zimno. Ja wolę chłodno. Jesienią matko, plucha, latem duchota. A sam narzekasz i nie gadasz. Nie, no narzekam, że jest mi ciepło, ale wiecie, jest okej. Okay. Słuchajcie, tu nie narzekam, bo tu jest, wiecie, chłodek jest, się sączy ze ściany i jest gitara. Bo na stare mieszkanie to było przerąbane. No, to tam faktycznie. Aczkolwiek wiem, że tu są sieci, co mają mieszkania jakby na jedną stronę, tak jak myśmy mieli, to mają dokładnie ten sam koszmar, nie? Duchota, nie? Duchota jak izbo, tu nie ma. I nie jak można przywieszyć mieszkania, dobra. A jeszcze jedna rzecz słyszałem, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze był etap klimatyzacji, coś tam za zakładania, to Marzena mówiła, po coś ty zamontował te klimatyzatory w sypialni? Kto z tego będzie korzystał? No, tak, mówiłam, tak. Sąsiedzi dokładnie to samo zrobili, zamontowali tylko w salonie, a tam już w sypialniach nie, i narzekają, że to był ich największy błąd. Bo to nie ma sensu, bo w jednym pokoju jest chłód, fajnie, a tam się wyjdzie szczał od razu. I to raz, a dwa, słuchajcie, to dużo drożej wychodzi, bo taki klimatyzator non stop chodzi. On wtedy non stop chłodzi na pełnych obrotach, bo nie jest ani schłodzi. Ciągle mu to ciepło dochodzi, nie? Nie, no bo masz drzwi zamknięte w tym pomieszczeniu, w którym masz ten klimatyzator, no, no i to wtedy wiesz. No to wtedy jak tam wejdziesz, to już w ogóle. No ale to też jest takie dosyć ryzykowne. Dobra, a my wracamy teraz do ciacha. Mówiłam o tym, że będę robiła takie ciasto maziak. I ono się tak prezentuje po przekrojeniu. Te ciemniejsze warstwy to jest biszkopt właśnie zmieszany w dwóch kolorach. To bardziej, to jasne jest bardziej takie gąbczaste, a la beza. A ten żółty tutaj, ta żółta warstwa to jest masa budyniowa. No po prostu budyń, mleczko, wiadomo, nie? I z masełkiem, cukrem waniliowym. Na górze galaretka z truskawkami. Powiem Wam tak, w kamerze się super prezentuje. Aczkolwiek po wyjęciu z lodówki bardzo twarde, więc ja jej wcześniej już ukroiłam. Galaretka jest... Twarde było? No takie, wiesz, twardawe i myślę, że jak ono nabierze temperatury pokojowej, ten budyń fajnie się też troszeczkę, wiecie, tak delikatnie podda widelcom, także będzie smacznie. Wygląda ładnie i smakuje nawet też nieźle, także no jak kiedyś będziecie mieć ochotę, to polecam serdecznie. No i tak jak mówię, robi się już lemoniada, a drugi dzbanek chyba zrobimy. Ale to potem zrobię, bo to będzie ciepłe. Tak, wodę z lodem i woda i mięta. Tak, taka będzie, wiecie,
z lekkim posmaczkiem mięty. Kola oczywiście musi być, bo wiecie, nie ma imprezy bez coli. Ta mięta, która tutaj, wiecie, bo nikt coli ogólnie w Polsce nie pije, tylko ona się sprzedaje. Ludzie nakrętki moczą w nich, żeby nie rdzewiały. No a propos? A propos tej mięty, to ona tu chyba miesiąc stoi. No widać. Po raz pierwszy taka mięta. No ale zobacz, jakie ładne u góry rosną. No tutaj już jest lekko, ale ja muszę przebrać sobie. Ale faktycznie wypuszcza młode. Ale jest grupa taka. I rzeczywiście pachnie. Naprawdę to jest taka mięta miętowa. Dobra, no to co? Zbieramy się. Klima, jak Marek mówił, działa. Patrzcie, jak ładnie wygląda tutaj monsterka. Pokażę wam. Zobaczcie, jak ładnie się prezentuje w tym miejscu. Oczywiście tutaj nie będzie stała. Aczkolwiek zaczynam już teraz dojrzewać do myśli, że tam przy samym oknie to nie jest jej za dobrze. Bo, no wolałaby troszeczkę więcej może cienia. No, ale mi się wydaje, no nie wiem już sama. Jeszcze chodzę i tak, wiecie, sprawdzam ją. A ja właśnie się wybieram, jadę po rodziców, jednych drugich, no i trochę sobie posiedzimy, jak wiecie, będzie jeszcze Hania, będzie Miłoszek, będą obydwoje, czyli obyczworo razem wzięci. Jej, jak tu fajnie, chłodek. Także imprezka jest. Dobra, lód się kruszy, lód się sypie, lód się ładuje, to ja jadę. Marzena pojechała, a Michaśka w tym czasie dekoruję tort. Szczerze to miało być z malinami, ale z tego powodu, że nie było malin w sklepie, to są borówki, które tu nie pasują w ogóle. No, taka sytuacja. Oj. Tu motylki, ja bym je tak dał może, bo one tu mają, widzisz, kształt. Ale właśnie tu mi chodziło o to. Ja miałam inną wizję. No. A, to sorry. To jest tak, jak dziecko ma inną wizję niż ojciec, a ojciec ma zawsze inną wizję niż dziecko. I taka sytuacja skomplikowana, no. Ale torcik bardzo ładny. Słuchajcie, mi się to kojarzy z łączką. Tu jakieś rosną zielone te, tu są owocki. Bardzo ładnie to wygląda, no. Dobrze. Piękne. Nie, no fajne jest, super. A Michałki też będziesz tam wykorzystywała? Nie wiem, chyba raczej nie. Nie? Zobaczę. Dobra. Ta Michaśka, słuchajcie, robi, a ja też coś tu jeszcze podłubię i czekamy na gości. Tak, a my z Hanią sobie tutaj oglądamy magnesiki na lodówce, nie? Ale kolekcja jest słaba. Kolekcja jest duża. A wiecie, że na starym mieszkaniu jest pełno magnesów w komórce? A to jest kto? Hania cię rozpoznała, że to jest Marek. A w życiu to jest kuzyn. Co? Ona jeszcze nie wie, bo nie oglądała tej serii. Nie, ale najlepsze ma Hania. Zobacz, jaką ma kulę ładną. A gdzie ty przyszłaś? Do mnie na urodzinki? Tak. No. To jest Zakopane. Tam są górale. Hej, górale, dam, tam, tram. Idziemy się bawić dalej, nie? Tak. Dobrze. No i jak widać już jest po imprezie, goście poszli. Teraz bierzemy się za sprzątanie. Marzena pojechała odwieźć rodziców. Michaśka się kąpie. No i teraz przyszedł czas, żeby to ogarnąć. Na całe szczęście już tak nie ma źle. Tu już jest wszystko praktycznie posprzątane, tylko to pochować. Tu już naczynia się myją. W pierwszym rzucie za chwilę będą myte do końca, tylko trzeba włożyć jedną tableteczkę. No. Także taki... O! Załatwione. No i jak Marzenka przyjedzie, to myślę, że się jeszcze odezwie. A ja mam nadzieję, słuchajcie, sorry, że patrzę w zmywarkę, nie was. A ja mam nadzieję, że już do tego czasu wszystko tu ogarnę. Muszę jeszcze przetrzeć podłogi. I ten stół trzeba wytrzeć, żeby było ładnie, pięknie. Krzesła pochowują, jak Marzena przyjdzie, bo one, jak wiecie, idą tam do rogówki, a ktoś to musi przytrzymać, chyba że Michaśka mi przytrzyma wcześniej, no. Także zabieramy się za robotę. Nie? Co mówisz? Mówię, że telefonu nie wzięłam. No. Wiedziałeś o tym? Wiedziałem, zauważyłem, jak poszłaś. No właśnie, no ale już stwierdziłam, trudno. Ja tak nie lubię bez telefonu jechać, bo jednak wiecie, różnie bywa na drodze. I zawsze gdzieś ten telefon to jest kontakt. Na całej szczęście mam na oku, gdzie jesteś, więc się no ale co zrobisz, jakby mi się coś, wiesz, gdzieś tam, no, jakieś... Jadę. Ja chyba czym? Tramwajem. Ogarnięte. Ogarnięte? Jak tu? Co tu słychać? No. Jej, jeszcze zmywara nie zdążyła zrobić wszystkiego. No nie. Ja się wkręcę troszeczkę. Co ty, zmywara jeszcze jest na... Jeszcze pralka pranie robi. No, ale fajnie było, posiedzieliśmy. Wszystkim się na
w balkonie podobało, w tarasie. No, ale teraz czas trochę posprzątać. Nie no, już jest ogarnięte, to no wejrze. Ale mówię o tym, ta... Aha, ja też tego nie lubię. Nie, nie cierpię tego. A widzę, że króliki już wróciły, bo wiecie, był schiz George'a. Tak, słuchajcie, panowie wrócili, mają kolację. Oczywiście sianko leży. Tu Michałka im dała. Co to jest, babka? Babka i Miszek. No one to i proszę, najbardziej. Jak panowie ciamrają. Trawki, no trawki trochę wyżarli już, popatrzcie. Tak tutaj sobie. Ale chwila, brakuje mi tutaj jednego kwiatka. Jest na tym, na dworze. Tu jest, pokażę wam, jakie to są piękne kwiaty. Poczekaj, co to zrobię? Aż ty, o. Nie no, to jest jej... Patrzcie, jaki śliczny, nie wiem, czy to widać. Pierwszy kwiatuszek od mojej chrześnicy. Od Haniusi. Nie no, tam tylko chyba też dostałaś kwiatka. Ale mówię o tym roku. Oho. No Jezu, co cię... Taki śliczny od Haniusi, oczywiście jej całej rodzinki, dziękuję. Dam go na razie tutaj na balkonik. A drugi dostałam taki... takie kwiaty, które miałam na swoim ślubie kościelnym. Zaraz wam pokażę. Marzena, zanim wam pokażę, to ja wam tylko powiem, że ja muszę jutro chyba coś zrobić z tymi płytkami, bo coś się podziało, nie wiem, czy to jest ciepło i to wszystko mi tu zaczyna latać i mnie to denerwuje. A właśnie mówiłem o ogórku, jeszcze nie pokazywałam chyba ogórka, bo już pokażę. Właśnie, ja wam miałam... Ja chyba pokazywałam wam ogórka, bo ja już wiecie, się kręcę. A popatrzcie jeszcze, jakie dostałam kwiaty od moich rodziców z kolei. To są... Kantadeski. Kantadeski. Nie wiem, pamiętasz nazwy? Kantadeski, to znaczy mama mi przypomniała, ale te są piękne, takie żółciutkie. Ja miałam na swoim ślubie takie... Fiolet jakby. Nie, takie bordowe może, coś takiego. Powiem wam, że tak, z perspektywy czasu ja bym już wybrała na pewno ten kształt, bo pięknie mają takie lichy. Takie trąbki. Takie trąbeczki, ale teraz z perspektywy, jak patrzę na zdjęcia, to wydaje mi się, że za ciemne były i za takie bardzo kontrastujące z suknią, nie? Słuchajcie, ciemne kwiatki i jasny mąż. Oho, to tak się tłumaczy. Ale teoria. Także piękne, ale to nie koniec prezentów, wiadomo, nie? Jeszcze dostałam koperty, fajny szlafrok dostałam, jeszcze takiego nie mam, takiego to właśnie na pewno. Letniego, fajnego właśnie norma. Szlafroczka. Zaraz wam też pokażę. Bo jak już pokazuję, to pokazuję, nie? No, no ja to nie pokazywałem, bo wiecie, ja to zawsze w kasę jakoś wchodzę. Ale ja też koperciszki. Ale ja to nie dostaję, bo moja mama wie, że nie lubię żadnych szlafroków, takich rzeczy, bo to by leżało. To, chyba nowinę już znacie, że ta suszarka z tego pomieszczenia zniknie. A, to jest ciemno. Jutro, nie jutro, w poniedziałek. W poniedziałek. A jeszcze wam chciałam ten szlafroczek pokazać fajny. A to poczekam, że światło zrobię. Jest światło. Ale wiesz, lepsze. A, lepsze. Patrzcie, jaki fajny. Wiecie, że ja go jeszcze nie przymierzyłam, także mamy dla was holciuchowy. Mierzymy. Proszę. Jezu, jaki miluści. Ale teraz ta bluzka fajnie wygląda, takie kimono spod spodu wychodzi. Jaka no tu bluzka? W rękawach. No tu. Aha, tu. Ale nie no, bo one są takie też te rękawki rozszerzane. I fajnie na lato, super. W ogóle, no, ekstra. I kolor, bo lubię takie kolory też. Mięta, co to jest? To jest taki, no taka mięta, łamany róż, no piękny i kwiaty. A i jeszcze tu mam taki prezent fajny, to mi się przyda do kuchni. W ogóle to jest dwa w jednym prezent też, bo fajny makaron do jakiejś sałatki, do zupy, no do wszystkiego, czego sobie tam chcecie. I fajny do tego jest szklany pojemnik, także przyda mi się w kuchni, no na przykład na przechowywanie makaronów, bo właśnie widzowie, a propos, czekajcie, to był filmik o organizacji Ściany. Mojej kuchni. Ja tam mam dużo makaronów pootwieranych i wiecie, takie gumki recepturki ala. I dobry pomysł właśnie, no zwracaliście też uwagę, żeby makarony przechowywać właśnie w czymś zamkniętym. No i zgadzam się z wami. To masz także taki pojemnik. To muszę nadrobić. Także fajny prezent i oczywiście, no wiadomo, koperty. Kartki dostałeś. Kartki, ale to może już wam tego... Jaka piękna! Wow! To Miłoszek. Drugą kartę wam pokażę. No kartę wam pokażę, co? Tu już widzę po piśmie, babcia to Lucia. Moi rodzice. Piękne. Babcia lubi tego typu, znaczy lubi tego typu kartki takie. No ja też lubię, ja w ogóle. O, a ta jest babci Basi, ale śliczna też, serdeczne życzenia. Lawendowa. Bardzo stylowa, piękna. To nie jest chyba lawenda. Nie? No co to nie jest? Wiem, może lawenda. Dobra, nie istotne. Także, a resztę zachowam dla siebie.
siebie. Kartki fajnie, dziękuję za życzenia w ogóle wszystkim widzom też, bo pisaliście i na TikToku, i na Instagramie, i tutaj. I na shortach. No tutaj właśnie o shortach właśnie gotujemy, także bardzo dużo życzeń dostałam, nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć czy nawet zaserduszkować, ale oczywiście myślę o nich, dziękuję Wam serdecznie, to jest zawsze bardzo miłe, za wszystkie życzenia SMS-owe i mailowe i tak dalej. No za wszystkie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, stuknął mi kolejny roczek, ale spoko. Czuję się, jakbym miała 18. No ba. Dobra, dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Idę trochę teraz ogarniać. No i co? Widzimy się w następnym vlogu. A jakby mam tu nadzieję. Nie było ogórka, że, to pokażemy w następnym. Że wpadniecie. Ale myślę, że był ogórek. To coś tak kojarzę. Dobra, to na razie. Pa!